15, czyli tam, gdzie ziemnia idzie pod nóż, a później do oleju. Witajcie, ja nazywam się Marcin, a wy oglądacie recenzję pierwszego w Polsce baru z chipsami. A gdzie chipsy? Tam ja. Lokal miał mnie jak na widelcu już daleko na horyzoncie, bo lubię niekonwencjonalną zabawę słowem. A nazwa krojona jest jednocześnie polska i egzotyczna na tyle, by stać się atrakcyjną dla zagranicznych turystów. Koncept tak prosty, że aż genialny. A koncept samego baru? Tak genialny, że aż prosty. Wait. A co mamy z bliska na pierwszym planie? Bardzo ładny wzór chipsów na oknie i potykacz reklamowy, czyli ten rozkładany jak drabina stojak z tekstem, który widać przez okno. W Polsce mamy naprawdę dziwne terminy fachowe. Ten potykacz reklamowy jest niestety obskurny, a szkoda, bo mógłby mieć równie ładną co nazwa lokalu czarno-białą kolorystykę i jednolity czcionki. Mówiąc to, jestem jednak w stanie zrozumieć, że żółty bardziej rzuca się w oczy i kojarzy się z chipsami. A propos tego, jak wygląda wnętrze krojone? W środku jest schludnie, czysto i przede wszystkim jasno. Już tak mam, że ja w kuchni muszę mieć jasno, nie wiem jak wy. A żółte pasy na białych ścianach rozjaśniają pomieszczenie. Ziemniaczane slogany na belkach i u stropu, które powiedzmy sobie szczerze wszyscy na tym kanale powinniśmy powtarzać jak mantrę, mnie kupiły natychmiast i od razu poczułem się jak jak, jak u siebie. Zabawne, prawda? Chyba powinienem otworzyć swój własny bar z chipsami. W środku gra muzyka, aczkolwiek są to kawałki dosłownie żywcem wyjęte z biblioteki utworów YouTube'a. Sami posłuchajcie oryginalnej ścieżki dźwiękowej. Nie jest to minus w żadnym wypadku i muzyka z filmów Dave Hacksa, który znany jest z testów dziwnych urządzeń kuchennych bardzo pasuje do lokalu, który właśnie kroi moje chipsy, ale ci z Was, którzy oglądają YouTube'a godzinami wiedzą o czym mówię. Lokal jest nieduży i zależnie od punktu siedzenia jest to minus lub plus. Przeludnienia nie było, bo lokal jest jeszcze stosunkowo młody, no i przez to, że wtedy padał deszcz. Na koncercie z początku filmu śpiewał też piasek i nie mogłem się powstrzymać. A co z menu? Wybór jest całkiem ciekawy. Oczywiście mamy chipsy, zestaw hot wingsu, frytki belgijskie, francuskie, po kanadyjsku i z batatów. A do tego zestaw szczeliką karne. Zabrakło jednak chipsowych spiralek z ziemniaka, które można dostać w barze w sosnowcu. Przejdźmy do dania głównego tej recenzji, czyli do. cóż, dania głównego. Zamówiliśmy chipsy o rozmiarze porcji L, czyli tej mniejszej w cenie 8 zł, i frytki po kanadyjsku, bo nigdy nie mieliśmy przyjemności próbować takiego wariantu, w cenie 16 zł. Pierwsze dotarły do nas chipsy w całkiem pokaźnej ilości, która sprawiła, że zacząłem zastanawiać się, jak duża jest porcja XL. Swoją drogą, gramatura mogłaby być mimo wszystko podana. W cenie do wyboru mamy ponoć zmieniane każdego dnia posypki, tamtego dnia było ich aż 8, za co duży plus. Jedna wybrana przez nas posypka zaaplikowana zostaje niestety zawczasu i nie mamy możliwości spróbowania chipsów bez niczego, czy nawet szansy uprzedniego spróbowania posypki. Mój prywatny minus jest taki, że posypki jest na tyle dużo, że z co drugim chipsem jej część kończy na Waszych ubraniach. Dodatkowo w cenie złotówki dokupić można dwie małe podłużne rodem z McDonalda saszetki keczupu lub majonezu. Według niektórych opinii te dodatki powinny być w cenie, a ja cieszę się, że w jakimś lokalu w końcu można dostać majonez. Chipsy są smaczne, ale niestety rzadko zdarza im się chrupać, co pokrywa się poniekąd z opiniami klientów w goglach. Powody niechrupkości są trzy. Chipsy zostają zbyt długo w oleju po zakończeniu smażenia, lub nie są z niego odsączane wystarczająco skrupulatnie i przesiąkają olejem, na którym powinny się tylko usmażyć. Zbyt duża ilość ziemniaków wrzucana zostaje do oleju i chipsy, choć chrupiące na brzegach, nie dosmażają się w środku. Chipsy w dużym procencie porcji są po prostu napompowane. Co jest tego powodem, tego niestety nie wiem, ale wiem natomiast, że te trzy rzeczy sprawiają, że tylko część, większa, ale tylko część chipsów jest chrupiąca. Chwilę później dostaliśmy frytki po kanadyjsku, znany również jako Putin. Putin powstał w latach 50. XX wieku w kanadyjskiej prowincji Quebec. Są to frytki smażone przeważnie dwa razy dla zachowania miękkiego wnętrza i chrupkiego wierzchu, ze świeżymi, tak zwanymi grudami sera, przeważnie cheddar, polane lekkim pieczeniowym sosem na bazie bulionu wołowego. Czytając na ten temat, dowiedziałem się następującego. Aby utrzymać teksturę frytek i chrupkość grudy sera i sos dodawane są do nich zaraz przed zaserwowaniem dania. Gorący sos zazwyczaj polewany jest na grudy sera, które mają temperaturę pokojową, tak aby ser się rozgrzał, ale nie zupełnie rozpuścił. Ważnym jest aby kontrolować temperaturę, czas i kolejność dodawania składników, tak aby uzyskać odpowiednią chrupkość frytek i konsystencję sosu które są najważniejszą częścią doświadczenia płynącego z jedzenia Putin. A czego my doświadczyliśmy w naszych frytkach po kanadyjsku? Świeże grudy sera zastąpione zostały serem w kostkach. Jaki rodzaj sera został użyty do tego dania, tego niestety nie wiem, nie zostało to ujęte ani sprecyzowane w menu. Moim zdaniem tych kostek mogło być odrobinę więcej. Sos był smaczny i lekko strawny, ale wygląda na to, że dodany został przed serem, bo na owym nie widać go w ogóle. Miał odpowiednią temperaturę, ale nie był wystarczająco gęsty, aby utrzymać się na serze i frytkach. Czym to skutkowało, jeśli właśnie o frytki chodzi? Frytki same w sobie zrobione były z małych ziemniaków, co mnie osobiście nie przeszkadzało, ale zdecydowanie zwróciło moją uwagę, bo frytki były chyba pierwszymi tak małymi, które widziałem. A zjadłem w życiu prawdopodobnie tyle frytek co chipsów. W połączeniu z jednak niewystarczająco gęstym sosem, który spływając po frytkach, kumulował się na dnie papierowego naczynia, frytki siedziały sobie w nim, biorąc bulionową kąpiel. Mówiąc krótko, kiedy dotarły do naszego stolika, żadna z frytek nie była już chrupiąca. Oznacza to, że z jakiegoś powodu frytki musiały czekać w tym sosie jeszcze zanim zostały napodane. Byłem zdziwiony do tego stopnia, że przez chwilę dawałem temu daniu kredyt zaufania i myślałem, że może musi ono. W ten sposób smakować i tak być podawane. Szybko jednak zrozumiałem, że w przypadku frytek nie ma to żadnego sensu. Nikt nie lubi rozmakłych frytek. Nie w tym celu istnieją. Smaczne, jak na rozmoczone ziemniaki, jak na chrupiące frytki. Niestety nie. Gwóźdź do trumny wbija również cena 16 zł, przy której spodziewalibyśmy się chociaż nóżki z kurczaka. Zwłaszcza jeśli trzeba byłoby ratować nią opinię o samych frytkach. Szkoda. Ogólnie rzecz biorąc, mój pierwszy kontakt z mimo wszystko uznaję za pozytywny, ale głównie z powodu zafascynowania istnieniem baru w ogóle i jego warstwą wizualną. Sparafrazuję jedną z opinii klientów w Goglach. Więcej techniki i mniej zdjęć na Facebooku. Tymi słowami życzę ekipie Krojone z Katowic rozszerzenia zaplecza dosłownie i w przenośni i rozwijania się w temacie kuchni ziemniaczanej, bo, według mnie, jest to bardzo, mówiąc kolokwialnie, fajna profesja. Chętnie sam, niczym japoński mistrz sushi, rozwijałbym się w tej konkretnej ziemniaczanej gałęzi gastronomii i po 50 latach pracy w mojej małej knajpie we Wrocławiu dostał miano mistrza chipsów.